Cześć, dzień dobry. Ja obiecałem ostatnio krótki film na temat krasnorostów, a więc to jest ten film. Sposób na usuwanie krasnorostów w moim przypadku z Bucefalandry. Tutaj macie, jak wyglądała ta Bucefalandra na początku oraz no, po paru dniach. Pokażę Wam to na innej Bucefalandrze. Mam tutaj taką małą w akwarium i uznałem, że nie będę wlewał ani karbo, ani wody utlenionej ani niczego innego do akwarium. Bałem się trochę o kryptokoryny. No miałem chorobę zwartek, w której większość kryptokoryn się rozpuściła, więc tym razem postanowiłem to zrobić trochę inaczej. Chciałem to zrobić w taki sposób, żeby nie lać dużej ilości karbo, żeby nie zniszczyć roślinki, więc wpadłem na pomysł taki, żeby to karbo rozpylić. A najtrudniejsze w tym wszystkim było znalezienie odpowiednio małego rozpylacza, ale gdzieś tam znalazłem taki urzony i udało mi się go jakoś wydębić, więc nalałem 2, może 3 ml carbo i w ten sposób rozpyliłem na, na roślinę i po prostu nie topiłem jej całej w, w takiej ilości carbo, żeby nie popalić liści. Po prostu wyciąga się takim spryskiwaczem, opryskuje, zostawia się na parę minut. Ja zrobiłem numer i zostawiłem chyba na godzinę, bo zapomniałem i zastanawiałem się, czy ta roślinka, czy ta bucefalandra nie uschła, ale na szczęście okazało się, że nie. No i tutaj macie efekt po, chyba po dwóch dniach, a potem chyba po pięciu dniach. I te krasnorosty ustąpiły. Gdyby się okazało, że krasnorosty nie ustąpią, to zawsze można powtórzyć. E, tylko pamiętajcie, że ten numer przechodzi z e, takimi roślinkami jak e, no, na buce falandrach się udało, więc na anubiasach najprawdopodobniej też by się udało. Natomiast e, na bardziej delikatnych roślinach raczej bym tego nie, nie próbował. E, chociaż w innym akwarium. Spryskałem Monte Carlo, które miało parę krasnorostów, ale w akwarium to zrobiłem. Tylko nie lałem miejscowo, tylko spryskałem i też zadziałało. No, tutaj jest efekt. Widzicie, jak to wygląda. Więc to by było na tyle krótki film na temat innego sposobu pozbycia się krasnorostów. Trzymajcie się, ciepło, cześć. To tyle na dzisiaj.